No witam, witam. Ja jestem oczywiście Goldzor i bardzo serdecznie, moi drodzy, witam was w kolejnym materiale z serii Warzone News na moim kanale. Dzisiaj skupimy się na temacie tajemnic sezonu 5. Tych jest wbrew pozorom sporo i wydaje mi się, że są dosyć ciekawe, a jak dobrze wiecie, ja lubię troszkę ten temat teorii spiskowych, a więc dzisiaj przybliżymy się właśnie temu, co być może już za niedługo w grze się wydarzy, no i o co generalnie chodzi z tymi dziwnymi niektórymi rzeczami na mapie. Standardowo jednak, wiem, że tego nie lubicie, ale muszę przypomnieć, jeżeli chcecie docenić moją pracę, zostawcie proszę w tym momencie już łapkę w górę i moi drodzy, dziękuję za 180 tysięcy subskrypcji na tym kanale. Wybiła ta liczba dokładnie wczoraj w nocy, dziękuję wam raz jeszcze i co, lecimy po kolejne cele. Myślę, że takim realnym celem jeszcze nawet w tym roku jest 200 tysięcy subskrypcji, także jeżeli jeszcze jakimś cudem nie subskrybujesz tego kanału, a regularnie oglądasz albo interesuje cię to, co się dzieje w Warzone i ogólnie w serii Call of Duty, to koniecznie zostaw teraz subskrypcji. A ja przechodzę już, moi drodzy, do tajemnic sezonu 5. Na sam początek chcę wam coś pokazać. Być może już wam się to gdzieś pojawiło, ale sama sprawa jest dosyć ciekawa. Moi drodzy, przed wami unikalna cutscenka po wygranym meczu w Warzone, która losowo odpala się właśnie po niektórych wygranych. Zobaczcie więc na sam początek, jak to w ogóle wygląda i czym się różni od normalnej cutscenki, do której jesteśmy przyzwyczajeni. Nie będę ukrywał, że wygrałem wczoraj z kilka meczy w Warzone i niestety ani razu u mnie ta cutscenka się nie odpaliła, ale nagranie jest realne, nie jest w żaden sposób zmontowane, zostało to nawet w pewien sposób potwierdzone przez oficjalny profil Call of Duty, który ostatnio jest bardzo aktywny przy różnego rodzaju wyciekach. Wydaje mi się, że po prostu zmienili oni politykę w tej kwestii i zamiast usuwać różnego rodzaju wycieki, to komentują je w sposób taki ironiczny, w taki sposób memowy, co według mnie jest bardzo fajną sprawą. I właśnie w taki oto też sposób zostało skomentowane chociażby to nagranie. O co więc chodzi z całą tą sytuacją? Moi drodzy, na nagraniu widzimy, kobietę, dziewczynę, Polinę, jak się okazuje, po wyciekach danych wychodzi na to, że jest to Polina. Jest to, moi drodzy, pierwsza postać z Call of Duty Vanguard, a sama Polina ma być odpowiednikiem prawdziwego, legendarnego snajpera z czasów II wojny światowej, Ludmiły Pawliczenko. I to tak jak mówię, jest oficjalna zapowiedź Call of Duty Vanguard, pierwsza tego typu, natomiast przypominam, że oficjalnie nie zostało jeszcze w żaden sposób to nowe Call of Duty ujawnione, ale o samym Vanguardzie będzie jutro, bo dzisiaj skupiamy się jednak stricte na tajemnicach 5. sezonu, które niekoniecznie z nowym Call of Duty są związane, choć kto wie, być może się tutaj mylę i wszystko jednak w jakąś całość się tutaj będzie łączyło. Także ten wstęp, którym jest właśnie ta zapowiedź Call of Duty Vanguard, no bo tutaj nawet sam klimat Poliny, która ubrana jest w typowy mundur z tamtych czasów, no jakby jasno wskazuje na to, co za niedługo w grze się wydarzy i generalnie, że to właśnie o nową część Call of Duty tutaj chodzi. Jak dla mnie super sprawa, dajcie znać, co wy o tym sądzicie. A teraz, moi drodzy, przechodzimy już do stricte tego, co tajemniczego 5. sezon skrywa. I zaczniemy od czerwonych drzwi, które oczywiście są nam już dobrze znane, bo są one już dostępne od dobrych kilku tygodni. Natomiast w 5. sezonie czerwone drzwi się troszkę zmieniły. Po przejściu przez nie przenosimy się do korytarza, gdzie do wyboru mamy kilka drzwi, a nie jak do tej pory automatycznie przenosimy się po prostu do jednego z pokojów. W tym momencie, w zależności od tego, do których podejdziemy, usłyszymy dwa głosy. Jednym z nich jest głos Adlera, a drugi Stitcha. Tak jak Adler. Ewakuacja już czeka. Otwórz te drzwi, tak jak Adler. Nie wiesz, kiedy odpuścić. Jeżeli uda nam się wybrać odpowiednie drzwi, na co chyba nie ma niestety reguły,
po prostu musimy mieć w tej kwestii szczęście, to trafimy do jednego znanych już nam pokojów z dobrym lutem na ziemi, a jeżeli nie, to wylądujemy w powietrzu po prostu w Werdańsku. Ciekawostką w temacie czerwonych drzwi jest to, że jeżeli nie wybierzemy żadnych z drzwi, to po skończeniu odliczania przez Stitcha zostaniemy wyrzuceni z korytarza, a podczas animacji powrotnej w pewnym momencie widać zarysy dzwona, co jest bezpośrednim nawiązaniem do kampanii Black Ops Cold War i jej głównego bohatera, czyli Bell. Całość więc mocno przypomina klimat właśnie kampanii, gdzie przypominam motywem głównym było pranie mózgu. Istnieje więc szansa, że wszystko czego teraz doświadczamy to tak naprawdę nieprawda, masło maślane, i to właśnie na tej podstawie odnajdziemy się mimo wszystko w rzeczywistości, którą być może ma być właśnie druga wojna światowa. Jak widzicie, to jest taka dosyć naciągana być może teoria spiskowa, ale ma to też jakieś ręce i nogi i myślę, że szczególnie ci z was, którzy tę kampanię ograli i teraz doświadczają właśnie tych różnych zjawisk w Werdańsku, znajdą bardzo dużo tutaj podobieństw. Także nie ukrywam, że być może właśnie coś takiego przeniesie nas na tę zupełnie nową mapę, w żaden sposób związaną z Werdańskiem, która ma zadebiutować oczywiście wraz z premierą nowego Call of Duty w listopadzie. Natomiast tak jak mówiłem, czerwone drzwi żadną nowością nie są, one po prostu troszkę się pozmieniały, natomiast zupełną nowością 5. sezonu są te nowe mobilne stacje transmisyjne, które wygląda na to, że nie są jeszcze w żaden sposób aktywne. Co prawda, z tego co zauważyłem, pojawiają się one w losowych miejscach w każdym meczu, jest ich też kilka w każdym meczu, to nie jest tak, że jest jedna, dwie, jest ich w sumie spora ilość porozsiewana po mapie, natomiast żadna z nich wygląda na to, że nie jest jeszcze aktywna, gdyż te takie światełka, które uważam, że gdy migają, to oznacza, że stacja jest aktywna, no jeszcze w żaden sposób nie migają, nie słychać też tam żadnych dźwięków przy tych wozach transmisyjnych, także wydaje mi się, że to jest coś powiązanego z przyszłymi wydarzeniami w Werdańsku, prawdopodobnie coś z tym eventem liczby, który oczywiście został zapowiedziany na oficjalnej roadmapie przez twórców. Natomiast w chwili obecnej po prostu te mobilne transmisje, te wozy transmisyjne są porozsiewane po mapie, stoją sobie, nie można z nimi nawiązać żadnej interakcji. Są po prostu takim dodatkowym elementem na Werdańsku. Natomiast prócz mobilnych wozów transmisyjnych, mamy również, moi drodzy, tajemnicze kontenery, które tak samo są porozsiewane w różnych miejscach po mapie. Tutaj wydaje mi się, że akurat te miejsca są stałe i w każdym meczu znajdziemy w tych samych miejscach właśnie te kontenery. A kontenery to tak naprawdę według mnie służą tutaj za przykrycie czegoś, co właśnie w tych kontenerach się znajduje. Widać ewidentnie, że coś pod tymi kontenerami podłączone jest do generatorów, bo widać różnego rodzaju kable, które tam przechodzą przez właśnie te kontenery. No i słychać przede wszystkim dosyć duży huk, gdy obok tych kontenerów się znajdujemy. Chodzą pogłoski, że to jest już bezpośrednio związane z live eventem, który ujawni Call of Duty Vanguard. Natomiast co dokładnie za tymi kontenerami się znajduje, oczywiście w chwili obecnej jeszcze zupełnie nie wiemy. Natomiast jeżeli chcecie być na bieżąco z tym wszystkim, co będziemy odkrywali w ciągu najbliższych dni, tygodni w Warzone, to zostawcie subskrypcję, a na pewno materiał, w którym zobaczymy i dowiemy się, co w tych kontenerach się znajduje, was nie ominie. Natomiast jeżeli chodzi o ciekawostki tego sezonu, to na ten moment to wszystko. Nie znaleziono żadnego easter egga, nic jeszcze tak naprawdę mega takiego szokującego w Werdańsku nie zostało odkryte, ale wydaje mi się, że najbliższe dni, być może nawet najbliższy tydzień tutaj naprawdę sporo pozmienia w tej kwestii i być może zaczną się właśnie dziać jakieś anomalie, na które nawet nie jesteśmy gotowi. Moi drodzy, tak jak mówiłem na wstępie, jeżeli wam się ten materiał podobał, zostawcie proszę łapkę w górę. Przypominam również o subskrypcji i przypominam o tym, że streamuję teraz prawie codziennie na Twitchu, także jeżeli chcecie wpaść pogadać, pooglądać jak gram, czasami może nawet ze mną pograć, to wbijajcie na mojego Twitcha twitch.tv/goldzorlive. Zapraszam was bardzo serdecznie. A teraz życzę wam już miłej reszty dnia. No i co? Do usłyszenia albo jutro na YouTube, albo dzisiaj jeszcze na Twitchu. Sami sobie wybierzcie. Po prostu do zobaczenia. Mówi Goldzor, na razie.